Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Riser w grze Ark Survival Evolved. Dzisiaj będziemy budować, ale nie fundamenty, nie bazę, tylko chciałbym zrobić zagrodę. Tutaj chciałbym zrobić te plecy, ale w związku z tym, że tu jest dość w zasadzie wąsko, to chciałbym właśnie poszerzyć sobie moją, że tak powiem, posesję i zrobimy sobie fundamenty, bardziej sufity na pilarach, tak żeby ta baza była w niektórych miejscach szersza, ale nie we wszystkich. No i kurczę, się tutaj zablokowałem. Dobra, już opanowana sytuacja. Aczkolwiek zmieniłem koncepcję troszkę bazy, mianowicie most będę budował jednak w tym miejscu i będzie on dochodził tam no, na ten drugi brzeg. Nie będę budował mostu z tego miejsca. Już czekajcie, muszę dolecieć, bo troszeczkę jestem przeciążony i wolno lata. Już z tego miejsca nie będzie budowany most i zastanawiam się też, czy będzie tutaj brama. Jeżeli będzie, to mała brama na ewentualną bazę dla ptaszorów. I tak chyba zrobimy. Tutaj zrobimy taką większą bazę na suficie, no powiedzmy na suficie, tak, na dachu może bardziej. Myślę, że ustawię sobie te ptaki. Zobaczymy. Tutaj będę starał się też zlurować, znaczy zlurować, przyjechać wszystkimi moimi obecnymi gatunkami, wszystkimi dinozaurami, które mam, nawet skorpiony. Także zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. Zacznę może od tej strony, bo tutaj jest troszkę bardziej równo i tu jest dobra miejscówka, tak myślę, na przetestowanie tej całej tego całego przedsięwzięcia. Ja mam ze sobą już trochę porobionych podstawowych produktów na to wszystko, bo mam jakieś fundamenty, nie pamiętam tylko ile. Mam sufity, mam też te pilary. Dobra, fundamentów nie jest dużo, bo jest tylko 35. Pilarów mam ze 150. No, strasznie dużo zrobiłem. Za oknem znowu ta budowa. Dobrze, ustawimy to tutaj. Czy jestem przeciążony? Jestem, ale można będzie pracować. Także zaczniemy od tego miejsca. Ja bym, kurczę, chciał, żeby to było wszystko fajnie równo z tym murem. No i teraz pytanie, jak tutaj tego dokonać. Musiałbym zrobić chyba kilka fundamentów. Tak, no to czekajcie, muszę tutaj troszkę drewna porąbać. Dobrze, że tu akurat jakieś, to są akurat bambusy. Kilka palem zostało, palemek. Chciałbym, żeby to był fajny prostokąt, równy. Zrobimy też ścianki, dwa rzędy na początek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czekajcie, czyli ile mi ja zrobię tych fensów. Dobra, nie mam. Dobra, zaraz do was wrócę, żeby tutaj tego nie przedłużać. No dobra, zacznijmy tą budowę. Ja nie wiem, jak to wyjdzie, zaraz zobaczymy. Myślę, że nie będzie oczywiście tak, jak ja będę chciał, ale trzeba popróbować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No ja bym chciał, żeby to było przynajmniej równo do tego całość, więc nie wiem, czy to jest wykonalne jakkolwiek. Bez poświęcania naprawdę dużej liczby surowców. Dobrze, że tutaj ten się ustawił. Nie będę chyba robił po całości. Jest to chyba troszkę bez sensu. Nie warto wydawać na tyle tego drewna. Myślę, że tutaj wystarczy. I powiedzmy w ten sposób. I dociągnąć to dalej. Także później jeszcze sufitami oczywiście wszystko się połączy. I tak jest. Tak jest w sumie fajnie, się kończy szybko, oczywiście. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy nie puścić tego na jakimś speedzie właśnie. Zaraz zobaczymy, jak długo to będzie szło. Chciałbym zrobić tak na całej długości, na całej długości całej bazy, żeby po prostu zwiększyć ją, tak? No bo teraz ją zwiększamy. No i tutaj już, widzicie, będą musiały być sufity od tej strony, ale tutaj może jeszcze dociągnę. No i jest naprawdę fajnie. Oczywiście tutaj jeszcze rampy się porobi różne, no i tutaj, kurczę, już będą musiały być dalej sufity. No ale dobra, i tutaj i tak trzeba, a może nie, może wystarczą rampy.
Nie wiem, czy warto tutaj to jeszcze robić. Czekajcie, to już możemy zlikwidować. Dobra, nie wiem, czy warto tutaj. Może i warto. Bo będzie taka dziura. A, tutaj nie można. No to ewentualnie będę stawiał później jakieś podwyższenia po prostu. Dobra, sufit można. No dalej już niestety nie można. A może teraz... Nie można, dobra. Sprawdźmy tak. Obscured? A czemu? Przez co? Kurczę, no tutaj to by było... Lipka, że nie można postawić. Dobra, no i trzeba będzie też robić fundamenty. Zaraz najpierw zrobimy tutaj takie sufity. No i tutaj będą mogły stać dinozaury. Fajnie, będą daleko od ataku, predatorów jakichś przeróżnistych. Nie będą po prostu wykrywalne przez nich. Sufity mi się też skończyły. Jedna partia. Trochę ścian jeszcze porobiłem, ale niedużo. Na pewno będę musiał dorobić. No będę musiał tutaj w końcu przyjść tym mamutem mańkiem i już go tutaj zostawię, bo to jednak nie jest aż tak bardzo niebezpiecznie. Ktoś pisał, że się przygotowuje bardzo długo na atak jakichś tam alf różnych, a nic nie ma. To wcale nieprawda, bo często tutaj jest alfa. Jednego alfa T-Rexa sam zabiłem, jednego widziałem po prostu. Też obok tutaj, więc tu jest niebezpiecznie. Tu nie ma jakiejś takiej sielanki. No i zobaczcie, jak już będzie dużo większa ta baza dzięki temu, co tutaj teraz stworzymy. No i tutaj już nie mogę. Nie wiem, jak te fundamenty będę stawiał, te pilary. Niestety chyba będę musiał po prostu... Tu jest lipa. Na ptaszorze je stawiać. No i nie wiem, co zrobię tutaj z tym. Tu jest lipa ogólnie. Coś może spaść, tak mi się wydaje. Znowu nie mam. Chyba ciemno, co? Ja zapalę światło. Dobra, jedziemy dalej. Poszerzamy bazę. No kurczę, nie wiem, co tutaj zrobić z taką dziurką. Co? Ja chyba troszkę za daleko wyszedłem, tak mi się wydaje, bo nie będę mógł tutaj... Bym musiał do samej ziemi aż pociągnąć te filary, a nie chcę mi się tego robić na pewno. Dobra, chyba wszystko tutaj, co mogłem, zrobiłem. Dlatego fundamenty, te pilary, to już zrobię teraz poza jakby kręceniem, bo to będzie na pewno długo trwało, także za chwilkę do was wrócę. No dobra, część filarów postawiona. Zobaczmy, jak tutaj daleko uda mi się tą bazę dociągnąć. Chciałbym właśnie do tego... No tutaj nie ma. Tutaj będzie jeszcze trzeba... Tutaj też, kurczę, naprawdę? Trzeba będzie jeszcze dorobić. Tutaj też? Kurde. No dobra, czyli zostały tutaj takie... Takie wysepki, to trzeba będzie po prostu wstawić gdzieś tutaj te fundamenty, a tutaj, a czemu aż tyle nie ma? No lipa jest. No nie wiem, co z tym zrobić. Nie fajnie to wygląda. Czemu tu jest napisane, że nie może być? To jest jakieś chore. Jakieś chore. No dobra, to ja postawię jeszcze fundamenty i wrócę do was, jak ta podłoga już będzie zrobiona, postawimy sobie ścianę. Dobra, słuchajcie, jest zrobione. Niestety nie będzie na całości, na tej szerokości. Co za beznadziejne zdanie. No bo tutaj po prostu była ta dziura. No ale zrobimy sobie od tego miejsca i zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Postawimy sobie tutaj takie okna. Ściany są kompletnie niepotrzebne, są też droższe i przy takim dużej inwestycji, że tak powiem, się nie opłaca w ogóle ścian robić, bo dużo, powiedzmy, zaoszczędzę czasu. Mimo że to tylko cztery deski są różnicy, to tutaj będzie ta różnica ogólnie spora. No i niestety, no prawie wszystko już mi się skończyło. Zrobiłem tylko jedną stronę, została jeszcze druga.
Nie chcę już nawet myśleć o tym, ile na most mi zejdzie tych wszystkich fundamentów, filarów i powiem wam, że strasznie ciężko się to ustawia. Szczególnie właśnie jak jesteśmy na Argentiwie i musimy latać na tym ptaku. No i zastanawiam się, czy tutaj jeszcze nie przedłużyć, ale już stwierdziłem, że sobie chyba daruję. No bo tam i tak nie będzie co postawić, dlatego tutaj już zakończymy tak. No dobra, wiecie co, przynajmniej będzie zrobiona jedna strona, więc chociaż tyle. Zrobimy sobie później jeszcze drugi rząd. Myślę, że to tak po prostu wstępnie tutaj zakończymy. I zobaczcie, tak pomyślałem, że tutaj w ten sposób skończę. Czekajcie, tutaj już nie ma. Musiałbym... Tak, ale tak się na pewno nie postawi. Ale chyba wszystkie zużyłem ściany? Nie, jeszcze chyba coś tak. Jeszcze 9 zostało. O, no i dobra, i super. Nawet jeszcze mogę wyżej postawić. Także git. No i dobra, jak coś to macie zarys, jak to będzie. Tutaj fajnie, że jest wszystko równo. No i tutaj myślę, że T-Rexy sobie będę mógł ustawić. One będą zwrócone pyskami w tą stronę i będzie to fajnie wyglądało. No i pora teraz, żeby zrobić to po drugiej stronie. Ja tylko się przelecę tutaj, jak to zrobić. Na przykład tutaj, cholera, też zastanawiałem się. I nie wiem, czy mi się opłaca takie małe. Ale chyba się opłaca, byśmy zrobili na całości, to by naprawdę fajnie wyglądało. To byłby fajny efekt poszerzenia tej bazy, powiększenia. Dlatego chyba to zrobię. Zobaczę tylko, czy tutaj można będzie te fundamenty ustawić, ale chyba można, co? Na tej skale. No dobra, to tutaj też sobie powiększymy. Nie spinozaur na 120 jest, bo akurat nie oswajam, nie potrzebuję. Ale jakoś tak ostatnio w ogóle respy beznadziejne, nic fajnego nie ma. No i tutaj właśnie. Tutaj, kurczę, no nie wiem, jak to zrobić. Tutaj nie wiem, jak to zrobić, bo tutaj będzie ten most. Chyba, że po prostu połączę z mostem. Z tym, że tutaj jest to właśnie strasznie nierówno, dlatego chyba będzie po prostu na poziomie. Tak jak zresztą tutaj fundamenty tej bazy są zbudowane. Dlatego ja tutaj zaraz przygotuję asortyment i do was za chwilkę wrócę. No dobra, słuchajcie, jedziemy. Zrobiłem tutaj też takie skośne dachy, które zostały wprowadzone. Mam nadzieję, że one będą działać tak, jak ja bym chciał. Nie wiem, czy one schodzą w górę, ale chyba z tego, co już widzę, to nie. No chciałbym tutaj postawić. I co, nie mogę? No to przyznam szczerze, że jestem zawiedziony. A tam mogę, a... bez sensu. A gdybym postawił jedną taką zwykłą i teraz... czekajcie, ósemka. No, a teraz mogę tam postawić. Ale to jest bez sensu, ja pierdzielę. Straszne. Straszne. Dobra, a jak tak postawię, to może reszta będzie już działała. No i dobra, w sumie jest tutaj działa. Działa. No dobra, to teraz muszę ten zlikwidować. Ja pierdolę. Dobra, wrócę do was, jak to ogarnę. Budowanie w tej grze jest na maksa zjebane. Naprawdę, jest bardzo uciążliwe. Marnuje się strasznie dużo surowców podczas budowania. Nie lubię budować w tej grze. Chcę mieć fajną bazę i się po prostu, kurwa, nie da. Sorry za to, że przeklinam ostatnio więcej w ostatnich odcinkach, ale po prostu już mnie irytuje to wszystko, że... Cały dzień człowiek, wiecie, spędza na zbieraniu tych surowców, na budowaniu i jeden jakiś tam błąd i wszystko ci się wysypuje po prostu, cały dzień w dupę. Jeszcze nie byłbym tak zły, gdyby nie to, że po prostu muszę odcinek zrobić, tak? I musicie mieć co oglądać, a tu się mi wysypuje wszystko, nie? I później ja nagrywam 14 godzin dziennie, 6 godzin śpię i reszta montuję, także no, zaraz tutaj to ogarnę i do was wrócę po pauzie.
Dobra, słuchajcie, się wkurzyłem i przyszedłem tutaj Mańkiem. No i Maniek rzeczywiście tu elegancko zbiera, dużo mi przyspieszył i zrobiłem już tutaj taką jedną kolejną balustradkę. No i zaraz jeszcze postawimy tutaj ściany, ale powiem wam, że no jest ciężko i na przykład nie mogę tutaj już przedłużyć, bo jest jakiś błąd mapy i nie mogę postawić fundamentów. Znaczy są postawione, ale nie czyta, że są postawione na samym dnie. No a są na pewno na 100%, dlatego nie mogę tutaj tego zrobić tak, jakbym chciał. No i teraz tutaj, w sumie to zrobiłem to bardzo, bardzo źle, bo po prostu za wysoko jest. No ale mam nadzieję, że jak zrobię te rampy, jeżeli się w ogóle da... No, widzicie, tutaj chyba będę musiał zrobić jeszcze jeden rząd do przodu. Chyba powinienem mieć jeszcze jakieś... Jak zrobię jeszcze jeden, to powinno już wtedy być ok. No tutaj bym mógł, prawda? Ale no dobra, jeszcze muszę zrobić jeden rząd. Czekajcie, czy ja mam w ogóle surowce? No i tak w sumie to średnio wygląda, no. W sumie to nie jest jakoś fajnie. Dobra, postawimy choć te ścianki. No ale chyba nie jest w sumie źle. No jak na możliwości po prostu tej gry, to jest całkiem okej. Nie, jakoś tam narzekać chyba nie można, no. Chciałbym, żeby to było oczywiście lepiej, ale... Już niech jest jak jest, nie będę narzekał. No i no, widzicie, tutaj są postawione, a nie czyta ich, jakby, że w ogóle istnieją, dlatego nie rozumiem, o co chodzi, jest jakiś tam błąd, no, mapy, tak mi się wydaje. Czekajcie, jeszcze tutaj, tutaj. Chyba, że wiecie co, tutaj zrobimy tak, o, tutaj zrobimy tak, tak o, na wszelki wypadek. Nie wiem, czy mogę tutaj niżej zrobić też. O, no i dobra. No i w dupie. Czekajcie, a jak tutaj postawię? Tutaj chyba będzie ok. Tylko czy mogę drugą? Dobra. Jedziemy. Tak będzie. I tak ma już być. No właśnie, nie sprawdziłem, czy tutaj na końcu też. Aha, no to dobra. No i jest bardzo dobrze. Ty masz jeszcze więcej ramp, czy nie masz? Nie masz. Troszkę zabrakło. Ile? No niby dwie. No dobra, ale co? Nie jest źle. Zrobimy od razu drugi rząd. No ja dzisiaj już tutaj skończę to. To może tam na początku. Tam ten pierwszy, wiecie co, mi najlepiej wyszedł. Jeszcze tam na końcu jest do zrobienia. Zrobiłem już te fundamenty, ale tak jeszcze nie do końca, bo jeszcze muszę to wszystko przemyśleć. Tak, żeby być pewnym, że wszystko tam będzie ok. Dobra, ustawiamy drugi rząd. Może jeszcze później w przyszłości jakiś niedaleki zrobimy trzeci. Zobaczę, jak to tam z tymi T-Rexami będzie wyglądało. I chyba nawet lepiej, jak są te okna postawione. Dojdziemy tutaj do końca tego rzędu. No Mańkiem to, mimo że mam Mańka, to i tak jeszcze muszę pewnie pozbierać za 2 godziny wszystkiego tego drewna. No nie mam, chyba też mi się już fiber skończył. Zaraz czekajcie, nawet zobaczę. No 117 mi zostało, może jeszcze coś tam tutaj w szafach. No ale ogólnie jest hardcore produkcyjny. Tutaj też można by było jakieś w sumie postawić te rampy, więc chyba teraz jeszcze zrobię sobie tak ze 40 ramp i powinno być ok. W sumie to by było też fajne miejsce na bazę. Całkiem nieźle to wygląda. Dobra. No i się zepsuło, spoko. Nie wiem, czy tutaj to robić. Dobra, już zrobię do końca i przynajmniej będzie jedna część skończona. No, oprócz tych ramp. Dobra, rampy zaraz zrobimy. O, i dobra. Jeszcze tutaj zrobię jakiś... No nie wiem, właśnie. O, może nie trzeba. Tutaj na pewno trzeba rampy. I chyba tylko tutaj. Może jeszcze jedną
Albo nie, no zrobimy tylko w tym rzędzie rampy, może jeszcze ewentualnie w tym, zaraz zobaczę, za chwilkę do was wrócę. No dobra, porobiłem troszkę rzeczy, jeszcze na pewno nie starczy wszystkiego, żeby zrobić na całej długości, ale już tutaj będziemy mogli skończyć. Kurczę, tak bym zrobił i tak najchętniej, ale chyba nie można. Nie można niżej? Chciałbym... O. O, tak, perfekto. No ale jak będę musiał tak... O, dobra. Czy tu się da, czy się tutaj nie da? Przed chwilą... Tak, dobra, się dała, da. Trzeba tak fajnie to. No dobra, może być. Czy tutaj bym dał, czy nie? Możemy dać jeszcze. O, dobra. A tu już się nie da, bo jest za nisko. Dokończymy jeszcze tutaj z tej strony. Dawaj niżej, dobra. No. Wiecie, kurczę. Brakuje takiego wspomagania do takich, do tych budów wszystkich. Budów? Chyba nie ma takiego słowa. Dajmy tak. No i dobra, tutaj też w sumie już. Ale no, nie, bo nie można chyba. Czy może przez tą roślinkę zaraz zgarnę ją, to się okaże. Teraz można, dobra. Dobra. To tutaj jest gotowe. Skończmy teraz jeszcze po tej pośrodku. I za chwilkę wam pokażę jeszcze ten drugi koniec. Prawy. No wydaje mi się, że tutaj to już jest tak fajnie zrobione. Jeszcze nie, gdzieś będę musiał wymyśleć, gdzie postawić farmę, bo chcę jeszcze zrobić tutaj roślinki ze względu na to, że tutaj po prostu cała baza będzie już ostatecznie przeniesiona. Zdecydowałem o tym, że tutaj chcę mieć wszystko. Nie wiem, czy będę przenosił wszystkie dinozaury. Jeszcze nad tym muszę chwilkę, nie wiem, muszę się nad tym po prostu jeszcze zastanowić. To dobra, ale chyba zostawię tam te żółwie, triceratopsy. Wezmę tutaj takie mniejsze jeszcze, jakieś skorpiony wezmę, o takie o. Czemu nie skręcasz? Dobra. No i co, tutaj w sumie też zakończone jest. No szkoda, że tutaj takie są też nie do kończenia, no ale nie mogę już tutaj tego naprawić. A jeszcze miałem tutaj ściany dokończyć, tak? No tutaj się nie da, tutaj mogę ewentualnie zrobić tak. Mogę zrobić tak, no ale tutaj już tej szczeliny nie mogę zakryć. O, tutaj też nie wiem czemu w sumie nie można. Może przez ten kamień, to czekajcie, zlikwidujemy go. Dobra, i teraz może. No nie, nic tutaj w sumie się nie zmieniło. Postawmy jeszcze kolejny rząd. No i kurczę, wiecie co, ta baza moja z kamienia. No nie wiem kiedy ona powstanie, jak ja robię zamiast tej bazy jakieś głupie poszerzanie mojej posesji, powiększanie. A już tego kamienia nie chciało mi się wydobywać dzisiaj. Najgorsze właśnie jest to, że trzeba i kamień, i drewno, i dwiema różnymi metodami. Gdyby nie to, to bym już pewnie wydobył. No i dobra, tutaj też jest już skończone. Została jedna strona, później most, ale most to na pewno w innym odcinku, już jakimś takim oddzielnym zrobimy, bo no most to będzie naprawdę dużo, dużo budowania. I tą moją bazę jeszcze wycofam co najmniej 3 rzędy do tyłu, jeżeli się da w ogóle. Znaczy dać się da na pewno, tylko że będzie to troszeczkę czasochłonne ze względu na to, że będę musiał postawić pewnie z 10 filarów pod jednym takim suficikiem. Prawdopodobnie wysokość to będzie 5. No i dobra, i tutaj jest, słuchajcie, tak zrobione. Póki co to jeszcze nie jest zakończone, na razie
Na razie będzie tak. No i dobra. Rampki tutaj postawimy. Tutaj kurczę już nie można. No i ja myślałem jeszcze, żeby tutaj postawić. Szkoda, że tutaj takie jest. Nawet mogę przejść. To tak niedobrze. Może ustawię tutaj ściany. No, było. Come on. Come on. Come on. No i dobra. Tutaj jeszcze. To by się przydało już. Dobra, zrobię tutaj drugi rząd. Aha, no i dobra. I już będzie koniec, tak? Koniec asortymentu. No dobrze, to jeszcze muszę tutaj podnieść o jeden. Tak, chyba jeden starczy i zrobimy taki początek mostu i na tym już skończymy dzisiejszy odcinek, więc ja tutaj jeszcze idę powydobywać, bo muszę zrobić jeszcze sufity. Sufit tutaj mi jeden został, jedno takie. Dobra, to mogę zostawić, to zaraz sobie... Dobra. Fiber starczy, tacza, zobaczymy zaraz. No dobra, to jeszcze pewnie jakaś godzinka, pół godziny zbierania i już będzie tutaj to gotowe. Dobra, kończymy budowę. Mam nadzieję, że starczy. Ale pewnie nie, znając życie. Sobie tutaj zrobimy jeden rząd. Zaraz trzeba będzie zrobić pewnie kolejne. No i tutaj musimy zrobić podwyższenie. Mam nadzieję, że jeden poziom starczy. Tak. Aha, no i dobra, i tutaj niestety nie mogę, czekajcie, a gdybym zrobił jeszcze tutaj, nie, już nie mogę sufitu zrobić. To nie fajnie, ale zaraz zobaczymy, może jak będę mógł postawić na górze sufit. Pytanie, czy starczy? Dobra, starczy na pewno. Więc teraz tak, tutaj sufity. Aha, tam muszę postawić fundament. Kurczę. Dobra, zobaczcie, tutaj postawiłem. No ja muszę na ptaszorze stawiać te pilary, dlatego jest bardziej hardkorowo. Nie odchodź, nie odchodź, nie odchodź. Dobra, udało się. No i dobra, i tutaj musimy teraz zrobić znowu podwyższenie na takiej zasadzie. Nie wiem, czy tutaj tak, tutaj będę musiał zaraz zrobić kolejne. No widzicie, kupa roboty. To nie jest już zabawa. To jest hardcore. Hardcore. Ósemeczka. Chyba jeden taki starczy tutaj akurat. Tak, tutaj akurat starczy, więc nie trzeba tam będzie latać. 7. 7. 7. Dobra, 8. Subcio. Słupcio, naprawdę, jak powiedziałem. 7. 7. Koniec sufitów. Czy mamy coś na Mańku? Maniek, powiedz, że tak. Niedużo, ale coś tam jest. Także będzie początek tego mostu. Myślałem, że troszeczkę bardziej uda mi się rozpocząć ten most. No ale dobra, biedy nie ma. Dobrze, że tutaj przynajmniej jest równo. No. Nie mogę. Kurczę, i nie mogę tak. Wręcz tragicznie. A tutaj? Tutaj mogę. Zaraz zobaczymy. W ogóle dużo mi się też dzisiaj oczywiście zmarnowało tych wszystkich fundamentów. Bo postawiłem chociażby 10 pod jedną, no dobra, z 5 pod jednym na przykład sufitem i się okazało, że nie łapię tego gruntu. Taka gra. No i dobra. No to idziemy już tutaj do końca. Muszę znowu te
No i co? Ostatni sufit. I teraz tak. Ja bym chyba to oddzielił. Tutaj nie będę robił ramp, tylko tutaj będzie takie oddzielenie. Mówiąc skrótem myślowym. Zobaczmy, jak tutaj te rampy. Tutaj to na pewno, no. Tak, tutaj się nie da. To nie fajnie. Że będzie się dało te nowe dachy postawić, ale to też trzeba wykombinować, bo tutaj niestety jest kombinatoryka. Dobra, tutaj będą ściany. I tutaj będzie ze środka wychodziło. Jeszcze pomyślę, czy 5, czy na pierwszy most jakby zrobię 3-rzędowy, a później jak będzie mi się chciało, to jeszcze z 2 rzędy dorobię. No i w sumie w tym odcinku to już chyba by było wszystko. Bo po prostu już mi się nie chce tutaj nic wydobywać i tak już naprawdę długo dzisiaj gram znowu. Dlatego zakończymy. Ja jeszcze może tutaj bym... Trochę mi zostało tych ścian, ale dobra, to już zostawię je sobie na później. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. A ja dobra, wiecie co, jeszcze zapauzuję. Poustawiam dinozaury i pokażę wam, jak to będzie wyglądało. No dobra, słuchajcie, to jeszcze na zakończenie taka pokazóweczka. Teraz ustawiałem dinozaury dość długo. No i też zobaczycie, jak to wygląda z lotu ptaka. Tutaj, jeżeli chodzi o wysokość muru, no to tutaj musi być 4, więc 4 rzędy. Więc jeszcze tutaj będę musiał dorobić. Zobaczę, jak z tym kamieniem. Może kiedyś zobaczymy. Najpierw skupimy się już po prostu na tej bazie z kamienia. Tutaj no nic nie było ruszane, ale zobaczcie, jak tutaj fajnie te T-Rexy wyglądają. Ich jest nie wiem ile, ale... Czekajcie, tam jakaś Argentiva, to żeby mi tutaj żadnego chaosu nie wprowadzała. Wiecie co? Ona chyba wprowadzi chaos. Bo właśnie najgorsze jest to, że jak tam coś zaatakuje jakiegoś innego dinozaura, no to one wszystkie się przemieszczą. Dlatego zrobiłem tak, że T-Rexy są oddzielnie, a reszta jest oddzielnie. No i zobaczcie, ile tych T-Rexów. Raz, dwa, trzy, sześć, dziewięć, tak? No zobaczcie, jak to fajnie tutaj wygląda. Jeszcze trzeci rząd jednak zrobię, bo one mogą wypaść tak w sumie. No ale ogólnie zamysł był taki, tak wyszło, więc jestem w sumie zadowolony z tego. No i tutaj jest kolejna ta zagródka. No i tutaj są mamuty z tego i te małe, mniejsze dinozaury. No tutaj one mogą być atakowane przez Argentiv, dlatego właśnie one są oddzielnie, żeby te T-Rexy się nie przemieszczały, bo akurat te to łatwo przestawić, ale T-Rexy to tak już nie fajnie, tym bardziej, że nie mam siodeł na nie wszystkie, jakbym robił to. To bym zbankrutował po prostu. No i jeżeli chodzi o ten odcinek, to już będzie wszystko. Jeżeli chodzi o budowanie, no to już została w sumie tylko baza i most. Dlatego w następnym odcinku zbudowania będzie prawdopodobnie baza. No chciałbym już chociaż mieć jakiś mały budynek zrobić, tak wstępnie, za tą podłogę bym dokończył. No i może właśnie taki prowizoryczny, mniejszy zrobię budynek, zobaczymy jeszcze, pomyślę nad tym. No i też zrobię sobie jakąś taką farmę, żeby tutaj te roślinki już uprawiać. Jeszcze muszę pomyśleć nad miejscem, bo wcześniej myślałem, że może właśnie tutaj w rogu, ale no teraz jak tutaj będą te dinozaury. Poza tym jeszcze tych dinozaurów będzie coraz więcej. Te T-Rexy też już tutaj się nie będą mieścić, jak jeszcze przecież nawet nie ma na jednego miejsca, więc zobaczymy. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie, kciuk w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, komentujcie, wspierajcie w opisie. Pod każdym filmem macie linki, dzięki którym możecie wesprzeć mój kanał. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Ale chyba zostawię tam te żółwie, triceratopsy. Wezmę tutaj takie mniejsze jeszcze. Jakieś skorpiony wezmę. O, takie o. Czemu nie skręcasz? Dobra. No i to, tutaj w sumie też zakończone jest. No szkoda, że tutaj takie są też nie do kończenia, no ale... Nie mogę już tutaj tego naprawić. A, jeszcze miałem tutaj ściany dokończyć, tak? No tutaj się nie da, tutaj mogę ewentualnie zrobić tak. Mogę zrobić tak, no ale tutaj już tej szczeliny nie mogę zakryć. O, tutaj
tutaj też nie wiem, czemu w sumie nie można. Może przez ten kamień, to czekajcie, zlikwidujemy go. Dobra, i teraz może. No nie, nic tutaj w sumie się nie zmieniło. Postawmy jeszcze kolejny rząd. No i kurczę, wiecie co, ta baza moja z kamienia. No nie wiem, kiedy ona powstanie, jakie robię zamiast tej bazy jakieś głupie poszerzanie mojej posesji, powiększanie. Aż tego kamienia nie chciało mi się wydobywać dzisiaj. Najgorsze właśnie jest to, że trzeba i kamień, i drewno, i dwiema różnymi metodami. Gdyby nie to, to bym już pewnie wydobył. No i dobra, tutaj też jest już skończone. Została jedna strona, później most, ale most to na pewno w innym odcinku, już jakimś takim oddzielnym zrobimy, bo no most to będzie naprawdę dużo, dużo budowania. I tą moją bazę jeszcze wycofam co najmniej 3 rzędy do tyłu, jeżeli się da w ogóle. Znaczy dać się da na pewno, tylko że będzie to troszeczkę czasochłonne ze względu na to, że będę musiał postawić pewnie z 10 filarów pod jednym takim suficikiem. Prawdopodobnie wysokość to będzie 5. No i dobra, i tutaj jest, słuchajcie, tak zrobione. Póki co, to jeszcze nie jest zakończone. Na razie będzie tak. No i dobra. Rampki tutaj postawimy. Tutaj, kurczę, już nie można. No i ja myślałem jeszcze, żeby tutaj postawić. Szkoda, że tutaj takie jest. Nawet mogę przejść. To tak niedobrze. Może ustawię tutaj ściany. No, było. Come on. No i dobra. Tutaj jeszcze. To by się przydało już. Dobra, zrobię tutaj drugi rząd. Aha, no i dobra. I już będzie koniec, tak? Koniec asortymentu. No dobrze, to jeszcze muszę tutaj podnieść o jeden. Tak, chyba jeden starczy. I zrobimy taki początek mostu i na tym już skończymy dzisiejszy odcinek. Więc ja tutaj jeszcze idę powydobywać, bo muszę zrobić jeszcze sufity. Sufit tutaj mi jeden został, jedno takie. Dobra, to mogę zostawić, to zaraz sobie... Dobra. Fiber starczy, tacza, zobaczymy zaraz. No dobra, to jeszcze pewnie jakaś godzinka, pół godziny zbierania i już będzie tutaj to gotowe. Dobra, kończymy budowę, mam nadzieję, że starczy. Ale pewnie nie, znając życie. Sobie tutaj zrobimy jeden rząd. Zaraz trzeba będzie zrobić pewnie kolejne. No i tutaj musimy zrobić podwyższenie. Mam nadzieję, że jeden poziom starczy. Tak. Aha, no i dobra. I tutaj niestety nie mogę. Czekajcie, a gdybym zrobił jeszcze tutaj... Nie, już nie mogę sufitu zrobić. To nie fajnie. Ale zaraz zobaczymy. Może jak będę mógł postawić na górze sufit. Pytanie, czy starczy. Dobra, starczy na pewno. Więc teraz tak, tutaj sufity. Aha, tam muszę postawić fundament. Kurczę. Dobra, zobaczcie, tutaj postawiłem. No ja muszę na ptaszorze stawiać te pilary, dlatego jest bardziej hardkorowo. Nie odchodź. Dobra, udało się. No i dobra, i tutaj musimy teraz zrobić znowu podwyższenie na takiej zasadzie. Nie wiem, czy tutaj tak, tutaj będę musiał zaraz zrobić kolejne. No widzicie, kupa roboty. To nie jest już zabawa. One będą zwrócone pyskami w tą stronę,
i będzie to fajnie wyglądało. No i pora teraz, żeby zrobić to po drugiej stronie. Ja tylko się przelecę tutaj, jak to zrobić. Na przykład tutaj, cholera, też zastanawiałem się. I nie wiem, czy mi się opłaca takie małe. Ale chyba się opłaca, byśmy zrobili na całości, to by naprawdę fajnie wyglądało. To byłby fajny efekt poszerzenia tej bazy, powiększenia. Dlatego chyba to zrobię. Zobaczę tylko, czy tutaj można będzie te fundamenty ustawić, ale chyba można, co? Na tej skale. No dobra, to tutaj też sobie powiększymy. Nie spinozaur na 120 jest, bo akurat nie oswajam, nie potrzebuję. Ale jakoś tak ostatnio w ogóle respy beznadziejne, nic fajnego nie ma. No i tutaj właśnie. Tutaj kurczę, no nie wiem jak to zrobić. Tutaj nie wiem jak to zrobić, bo tutaj będzie ten most. Chyba, że po prostu połączę z mostem. Z tym, że tutaj jest to właśnie strasznie nierówno, dlatego chyba będzie po prostu na poziomie. Tak jak zresztą tutaj fundamenty tej bazy są zbudowane. Dlatego ja tutaj zaraz przygotuję asortyment i do was za chwilkę wrócę. No dobra, słuchajcie, jedziemy. Zrobiłem tutaj też takie skośne dachy, które zostały wprowadzone. Mam nadzieję, że one będą działać tak, jak ja bym chciał. Nie wiem, czy one schodzą w górę, ale chyba z tego, co już widzę, to nie. No chciałbym tutaj postawić. I co, nie mogę? No to przyznam szczerze, że jestem zawiedziony. A tam mogę, a... bez sensu. A gdybym postawił jedną taką zwykłą i teraz... czekajcie, ósemka. No, a teraz mogę tam postawić, ale to jest bez sensu. Ja pierdzielę, straszne. Straszne. Dobra, a jak tak postawię, to może reszta będzie już działała. No i dobra, w sumie jest tutaj działa. Działa. No dobra, to teraz muszę ten zlikwidować. Ja pierdolę. Dobra, wrócę do was jak to ogarnę. Budowanie w tej grze jest na maksa zjebane. Naprawdę, jest bardzo uciążliwe i marnuje się strasznie dużo surowców podczas budowania. Nie lubię budować w tej grze. Chcę mieć fajną bazę i się po prostu kurwa nie da. Sorry za to, że przeklinam ostatnio więcej w ostatnich odcinkach, ale po prostu już mnie irytuje to wszystko, że cały dzień człowiek, wiecie, spędza na zbieraniu tych surowców, na budowaniu i jeden jakiś tam błąd i wszystko ci się wysypuje po prostu, cały dzień w dupę. Jeszcze nie byłbym tak zły, gdyby nie to, że po prostu muszę odcinek zrobić, tak? I musicie mieć co oglądać, a tu się mi wysypuje wszystko, nie? I później ja nagrywam 14 godzin dziennie, 6 godzin śpię i reszta montuję, także no, zaraz tutaj to ogarnę i do was wrócę po pauzie. Dobra, słuchajcie, się wkurzyłem i przyszedłem tutaj mańkiem. No i maniek rzeczywiście tu elegancko zbiera, dużo mi przyspieszył i zrobiłem już tutaj taką jedną kolejną balustradkę. No i zaraz jeszcze postawimy tutaj ściany, ale powiem wam, że no jest ciężko i na przykład nie mogę tutaj już przedłużyć, bo jest jakiś błąd mapy i nie mogę postawić fundamentów. Znaczy są postawione, ale nie czyta, że są postawione na samym dnie. No a są na pewno na 100%, dlatego nie mogę tutaj tego zrobić tak, jakbym chciał. No i teraz tutaj, w sumie to zrobiłem to bardzo, bardzo źle, bo po prostu za wysoko jest. No ale mam nadzieję, że jak zrobię te rampy, jeżeli się w ogóle da... No, widzicie, tutaj chyba będę musiał zrobić jeszcze jeden rząd do przodu. Chyba powinienem mieć jeszcze jakieś... Jak zrobię jeszcze jeden, to powinno już wtedy być ok. No tutaj bym mógł, prawda? Ale no dobra, jeszcze muszę zrobić jeden rząd. Czekajcie, czy ja mam w ogóle surowce? No i tak w sumie to średnio wygląda, no. W sumie to nie jest jakoś fajnie. Dobra, postawimy choć te ścianki.
No ale chyba nie jest w sumie źle. No jak na możliwości po prostu tej gry, to jest całkiem okej. Nie, jakoś tam narzekać chyba nie można, no. Chciałbym, żeby tu było oczywiście lepiej, ale... Już niech jest jak jest, nie będę narzekał. No, no widzicie, tutaj są postawione, a nie czyta ich jakby, że w ogóle istnieją, dlatego nie rozumiem, o co chodzi, jest jakiś tam błąd, no. Mapy, tak mi się wydaje. Czekajcie, jeszcze tutaj, tutaj. Obscured? A czemu? Przez co? Kurczę, no tutaj to by było lipka, że nie można postawić. Dobra, no i trzeba będzie też robić fundamenty. Zaraz najpierw zrobimy tutaj takie sufity. No i tutaj będą mogły stać dinozaury. Fajnie, będą daleko od ataku, predatorów, jakichś przeróżnistych. Nie będą po prostu wykrywalne przez nich. Sufity mi się też skończyły. Jedna partia. Trochę ściany jeszcze porobiłem, ale niedużo. Na pewno będę musiał dorobić. No będę musiał tutaj w końcu przyjść tym mamutem mańkiem i już go tutaj zostawię, bo to jednak nie jest aż tak bardzo niebezpiecznie. Ktoś pisał, że się przygotowuje bardzo długo na atak jakichś tam alf różnych, a nic nie ma. To wcale nieprawda, bo często tutaj jest alfa. Jednego alfa T-Rexa sam zabiłem, jednego widziałem po prostu. Też obok tutaj, więc tu jest niebezpiecznie. Tu nie ma jakiejś takiej sielanki. No i zobaczcie, jak już będzie dużo większa ta baza dzięki temu, co tutaj teraz stworzymy. No i tutaj już nie mogę. Nie wiem, jak te fundamenty będę stawiał, te pilary. Niestety chyba będę musiał po prostu... Tu jest lipa. Na ptaszorze je stawiać. No i nie wiem, co zrobię tutaj z tym. Tu jest lipa ogólnie. Coś może spaść, tak mi się wydaje. Znowu nie mam. Chyba ciemno, co? Ja zapalę światło. Dobra, jedziemy dalej. Poszerzamy bazę. No kurczę, nie wiem, co tutaj zrobić z taką dziurką. To ja chyba troszkę za daleko wyszedłem, tak mi się wydaje, bo nie będę mógł tutaj, bym musiał do samej ziemi aż pociągnąć te filary, a nie chcę mi się tego robić na pewno. Dobra, chyba wszystko tutaj, co mogłem, zrobiłem. Dlatego fundamenty, te pilary, to już zrobię teraz poza jakby kręceniem, bo to będzie na pewno długo trwało, także za chwilkę do was wrócę. No dobra, część filarów postawiona. Zobaczmy, jak tutaj daleko uda mi się tą bazę dociągnąć. Chciałbym właśnie do tego... No tutaj nie ma. Tutaj będzie jeszcze trzeba... Tutaj też, kurczę, naprawdę? Trzeba będzie jeszcze dorobić. Tutaj też? Kurde. No dobra, czyli zostały tutaj takie... Takie wysepki, to trzeba będzie po prostu wstawić gdzieś tutaj te fundamenty, a tutaj, a czemu aż tyle nie ma? No lipa jest. No nie wiem, co z tym zrobić. Nie fajnie to wygląda. Czemu tu jest napisane, że nie może być? To jest jakieś chore. Jakieś chore. No dobra, to ja postawię jeszcze fundamenty i wrócę do was, jak ta podłoga już będzie zrobiona, postawimy sobie ścianę. Dobra, słuchajcie, jest zrobione. Niestety nie będzie na całości, na tej szerokości. To jest beznadziejne zdanie. No bo tutaj po prostu była ta dziura. No ale zrobimy sobie od tego miejsca i zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Postawimy sobie tutaj takie okna. Ściany są kompletnie niepotrzebne, są też droższe i przy takim dużej inwestycji, że tak powiem, się nie opłaca w ogóle ścian robić, bo dużo, powiedzmy, zaoszczędzę czasu. Mimo że to tylko cztery deski są różnicy, to tutaj będzie ta różnica ogólnie spora. No i niestety, no prawie wszystko już mi się skończyło. Zrobiłem tylko jedną stronę, została jeszcze druga.
Nie chcę już nawet myśleć o tym, ile na most mi zejdzie tych wszystkich fundamentów, filarów i powiem wam, że strasznie ciężko się to ustawia. Szczególnie właśnie jak jesteśmy na Argentywie i musimy latać na tym ptaku. No i zastanawiam się, czy tutaj jeszcze nie przedłużyć, ale już stwierdziłem, że sobie chyba daruję. No bo tam i tak nie będzie co postawić, dlatego tutaj już zakończymy tak. No dobra, wiecie co, przynajmniej będzie zrobiona jedna strona, więc chociaż tyle. Zrobimy sobie później jeszcze drugi rząd. Myślę, że to tak po prostu wstępnie tutaj zakończymy. I zobaczcie, tak pomyślałem, że tutaj w ten sposób skończę. Czekajcie, tutaj już nie ma. Musiałbym... Tak, ale tak się na pewno nie postawi. Ale chyba wszystkie zużyłem ściany? Nie, jeszcze chyba coś tak. Jeszcze 9 zostało. O, no i dobra, i super. Nawet jeszcze mogę wyżej postawić. Także git. No i dobra, jak coś to macie zarys, jak to będzie. Tutaj fajnie, że jest wszystko równo. No i tutaj myślę, że T-Rexy sobie będę mógł ustawić. On... Chyba, że wiecie co, tutaj zrobimy tak. O, tutaj zrobimy tak. Tak, o, na wszelki wypadek. Nie wiem, czy mogę tutaj niżej zrobić też. O, no i dobra. No i w dupie. Czekajcie, a jak tutaj postawię? Tutaj chyba będzie ok. Tylko czy mogę drugą? Dobra, jedziemy. Tak będzie. I tak ma już być. No właśnie, nie sprawdziłem, czy tutaj na końcu też. Aha, no to dobra. No i jest bardzo dobrze. Ty masz jeszcze więcej ramp, czy nie masz? Nie masz. Troszkę zabrakło. Ile? No niby dwie. No dobra, ale co, nie jest źle. Zrobimy od razu drugi rząd. No ja dzisiaj już tutaj skończę to. To może tam na początku. Tam ten pierwszy, wiecie co, mi najlepiej wyszedł. Jeszcze tam na końcu jest do zrobienia. Zrobiłem już te fundamenty, ale tak jeszcze nie do końca, bo jeszcze muszę to wszystko przemyśleć. Tak, żeby być pewnym, że wszystko tam będzie ok. Dobra, ustawiamy drugi rząd. Może jeszcze później w przyszłości jakiejś niedalekiej zrobimy trzeci. Zobaczę, jak to tam z tymi T-Rexami będzie wyglądało. I chyba nawet lepiej, jak są te okna postawione. Dojdziemy tutaj do końca tego rzędu. No mańkiem to, mimo że mam mańka, to i tak jeszcze muszę pewnie pozbierać ze 2 godziny wszystkiego tego drewna. No nie mam, chyba też mi się już fiber skończył. Zaraz czekajcie, nawet zobaczę. No, 117 mi zostało, może jeszcze coś tam tutaj w szafach. No, ale ogólnie... jest hardcore produkcyjny. Tutaj też można by było jakieś w sumie postawić te rampy. Więc chyba teraz jeszcze zrobię sobie tak ze 40 ramp i powinno być ok. W sumie to by było też fajne miejsce na bazę. Całkiem nieźle to wygląda. Dobra. No i się zepsuło, spoko. Nie wiem, czy tutaj to robić. Dobra, już zrobię do końca. I przynajmniej będzie jedna część skończona. No, oprócz tych ramp. Dobra, rampy zaraz zrobimy. O, i... Dobra, jeszcze tutaj zrobię jakiś... No nie wiem, właśnie, o może nie trzeba, tutaj na pewno trzeba rampy. I chyba tylko tutaj, może jeszcze jedną. Albo nie, no zrobimy tylko w tym rzędzie rampy, może jeszcze ewentualnie w tym, zaraz zobaczę, za chwilkę do was wrócę. No dobra, porobiłem troszkę rzeczy, jeszcze na pewno nie starczy wszystkiego, żeby zrobić na całej długości, ale już tutaj będziemy mogli skończyć. Kurczę, tak bym zrobił i tak najchętniej, ale chyba nie można. Nie można niżej, chciałbym... O. O, tak, perfekto. No ale jak będę musiał tak... O, dobra. Czy tu się da, czy się tutaj nie da? Przed chwilą... Tak, dobra, się da. Trzeba tak
fajnie to. No dobra, może być. Czy tutaj bym dał, czy nie? Możemy dać jeszcze. O, dobra. A tu już się nie da, bo jest za nisko. Dokończymy jeszcze tutaj z tej strony. Dawaj niżej, dobra. No. Wiecie, kurczę. Brakuje takiego wspomagania do takich, do tych budów wszystkich. Budów? Chyba nie ma takiego słowa. Dajmy tak. No dobra, tutaj też w sumie już. Ale no, nie, bo nie można chyba. Czy może przez tą roślinkę, zaraz zgarnę ją, to się okaże. O, teraz można, dobra. Dobra. To tutaj jest gotowe. Skończmy teraz jeszcze po tej pośrodku. I za chwilkę wam pokażę jeszcze ten drugi koniec. Prawy. No wydaje mi się, że tutaj to już jest tak fajnie zrobione. Jeszcze nie, gdzieś będę musiał wymyśleć, gdzie postawić farmę, bo chcę jeszcze zrobić tutaj roślinki. Ze względu na to, że tutaj po prostu cała baza będzie już ostatecznie przeniesiona. Zdecydowałem o tym, że tutaj chcę mieć wszystko. Nie wiem, czy będę przynosił wszystkie dinozaury. Jeszcze nad tym muszę chwilkę, nie wiem, na chwilkę, muszę się nad tym po prostu jeszcze zastanowić. Wrzucę to, dobra. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Riser w grze Ark Survival Evolved. Dzisiaj będziemy budować, ale nie fundamenty, nie bazę, tylko chciałbym zrobić zagrodę. Tutaj chciałbym zrobić te plecy. Ale w związku z tym, że tu jest dość w zasadzie wąsko, to chciałbym właśnie poszerzyć sobie moją, że tak powiem, posesję. I zrobimy sobie fundamenty, bardziej sufity na pilarach. Tak, żeby ta baza była w niektórych miejscach szersza, ale nie we wszystkich. No i kurczę, się tutaj zablokowałem. Dobra, już opanowana sytuacja. Aczkolwiek zmieniłem koncepcję troszkę bazy. Mianowicie most będę budował jednak w tym miejscu. I będzie on dochodził tam no, na ten drugi brzeg. Nie będę budował mostu z tego miejsca. Już czekajcie, muszę dolecieć, bo troszeczkę jestem przeciążony i wolno lata. Już z tego miejsca nie będzie budowany most i zastanawiam się też, czy będzie tutaj brama. Jeżeli będzie, to mała brama na ewentualną bazę dla ptaszorów. I tak chyba zrobimy. Tutaj zrobimy taką większą bazę na suficie. No powiedzmy na suficie, tak? Na dachu może bardziej. Myślę, że ustawię sobie te ptaki. Zobaczymy. Tutaj będę starał się też zlurować, znaczy zlurować. Przyjechać wszystkimi moimi obecnymi gatunkami, wszystkimi dinozaurami, które mam, nawet skorpiony. Także zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. Zacznę może od tej strony, bo tutaj jest troszkę bardziej równo i tu jest dobra miejscówka, tak myślę, na przetestowanie tej całej tego całego przedsięwzięcia. Ja mam ze sobą już trochę porobionych podstawowych produktów na to wszystko, bo mam jakieś fundamenty, nie pamiętam tylko ile. Mam sufity, mam też te pilary. Dobra, fundamentów nie jest dużo, bo jest tylko 35. Pilarów mam ze 150. No, strasznie dużo zrobiłem. Za oknem znowu ta budowa. Dobrze, ustawimy to tutaj. Czy jestem przeciążony? Jestem, ale można będzie pracować. Także zaczniemy od tego miejsca. Ja bym, kurczę, chciał, żeby to było wszystko fajnie równo z tym murem. No i teraz pytanie, jak tutaj tego dokonać? Musiałbym zrobić chyba kilka fundamentów. Tak, no to czekajcie, muszę tutaj troszkę drewna porąbać. Dobrze, że tu akurat jakieś, to są akurat bambusy. Kilka palem zostało, palemek.
Chciałbym, żeby to był fajny prostokąt, równy. Zrobimy też ścianki, dwa rzędy na początek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czekajcie, czyli ile mi ja ty zrobię tych fensów. Dobra, nie mam... Dobra, zaraz do was wrócę, żeby tutaj tego nie przedłużać. No dobra, zacznijmy tą budowę. Ja nie wiem, jak to wyjdzie, zaraz zobaczymy. Myślę, że nie będzie oczywiście tak, jak ja będę chciał, ale... trzeba popróbować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No ja bym chciał, żeby to było przynajmniej równo do tego całość, więc nie wiem, czy to jest wykonalne jakkolwiek. Bez poświęcania naprawdę dużej liczby surowców. Dobrze, że tutaj ten się ustawił. Nie będę chyba robił po całości, jest to chyba troszkę bez sensu. Nie warto wydawać na tyle tego drewna. Myślę, że tutaj wystarczy. I powiedzmy w ten sposób i dociągnąć to dalej. Także później jeszcze sufitami oczywiście wszystko się połączy. I tak jest. Tak jest w sumie fajnie, się kończy szybko, oczywiście. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy nie puścić tego na jakimś speedzie właśnie. Zaraz zobaczymy, jak długo to będzie szło. Chciałbym zrobić tak na całej długości, na całej długości całej bazy, żeby po prostu zwiększyć ją, tak? No bo teraz ją zwiększamy. No i tutaj już, widzicie, będą musiały być sufity od tej strony, ale tutaj może jeszcze dociągnę. No i jest naprawdę fajnie. Oczywiście tutaj jeszcze rampy się porobi różne, no i tutaj, kurczę, już będą musiały być dalej sufity. No ale dobra, i tutaj i tak trzeba... A może nie, może wystarczą rampy. Nie wiem, czy warto tutaj to jeszcze robić. Czekajcie, to już możemy zlikwidować. Dobra, nie wiem, czy warto tutaj... Może i warto. Bo będzie taka dziura. A, tutaj nie można. No to ewentualnie będę stawiał później jakieś... podwyższenia po prostu. Dobra, sufit można. No dalej już niestety nie można. A może teraz... Nie, nie można, dobra. Sprawdźmy tak.